Byłem przekonany, że kolejny update do Dusty Trip dostaniemy dopiero za jakiś czas w związku z nowym biomem, a okazuje się, że nie, że dostaliśmy nowy pojazd, jest to taki camper, który trzeba odblokować i dzisiaj postaram się go odblokować, nie wiem czy się to uda czy nie, ale natrafiłem, okej, mamy mnóstwo tutaj wody, natrafiłem na nowy budynek, dosłownie 1000 metrów sobie przejechałem i mamy coś takiego, okej, można sobie to otworzyć, jeżeli byśmy chcieli i można sobie napełnić wodą, także spoko, bo nasza chłodnica już nie będzie, wiecie, tak bardzo potrzebowała tej wody, skoro będziemy mogli sobie ją ogarnąć, no ale plan jest właśnie taki, żeby sobie, czekajcie, czy mam włączony silnik? Mam włączony, bo mam bardzo cicho gierkę zrobioną, więc nie byłem pewien po prostu, czy silnik jest włączony, czy nie, ale witam was w kolejnym odcinku Dusty Trip. Na samym początku upewnijcie się, że już zostawiliście lajka pod tym filmem i słuchajcie, dostałem informację, że jakaś osoba podszywa się pode mnie na Discordzie i oferuje darmowe Robuxy, no nie wierzcie w to, nie będę pisał do każdego z was i proponował darmowych Robuxów, żeby jakiś tam kod QR zeskanować czy coś takiego, no to są fejki, ale obiecałem, bo tam jeden widz mnie powiadomił o tym na mailu, obiecałem, że po prostu o tym też wspomnę na filmie, także nie, to na pewno nie jestem ja, jeżeli oferowałem tobie darmowe Robuxy. Jedyne giveaway, jakie są u mnie, to aktualnie są związane z owocami w Bloxfrucie, które, powiem wam, że to jest dziwne, bo okejku, ja codziennie nagrywam po prostu te filmy, a czasami mam jakiś problem z YouTube'em, że mi tych filmów nie publikuje. I na przykład wczoraj nie było odcinka właśnie z owoca, dzisiaj się spokojnie pojawi. Witam pana mutanta i w ogóle w jaki sposób odblokował... What? Ty, co jest? Co się stało? Okej, to było dziwne, ale moja postać się tak jakby popsuła? Dobra, nie wiem o co chodzi. Aha, to jest krzesło, dobra, moja postać usiadła na krześle, dlatego to tak dziwnie wyglądało. Wezmę sobie w ogóle jedzenie i jedziemy dalej, ponieważ już tłumaczę, w jaki sposób odblokować tego kampera. Musimy znaleźć 25 komiksów, tak, i dlatego też będzie nam potrzebny plecak, ponieważ w tym plecaku będziemy mogli sobie jakby przechowywać te komiksy i musimy je odnieść na respa i w ten sposób będzie można to odblokować. I te komiksy pojawiają się w każdym z budynków, nowych, starych, jakichkolwiek, i zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, żeby aż taki, wiecie, grind zrobić na darmowy pojazd, który na dobrą sprawę nie wiemy, czy on jest dobry, czy nie. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I z tego, co wiem, na samym początku, bo to zostało zmienione, podobno 5 komiksów wystarczyło i pewnie można było to ogarnąć w jednym takim ranie. I chyba było za łatwo i po prostu zwiększyli tą liczbę do 25, więc no, skłamałbym, gdybym powiedział, że to mi się podoba. Chciałbym chociaż jeden ten komiks właśnie tutaj pokazać. Silnika nie gaszę, no bo na 9000 i tak będziemy mieli dostęp do paliwa i mamy... O, fale upału, tak, tego mi brakowało. Tutaj nie... O, i mamy pierwszy komiks, także od razu go sobie tutaj chwycimy, bo jak widzicie, pan mutant, odejdź panie mutancie. Czy ja mogę w ogóle przytwierdzić ten komiks tutaj na przykład? Z, okej, mamy to, także jak widzicie, robię totalny speedrun, nie tak jak graliśmy ostatnio z Hogatym i Admirosem i no trochę nam, wiecie, zajęło to wszystko, żeby tam ogarnąć. Teraz ja mam już swój cel, wiem co chcę zrobić i z jakiegoś powodu nie mogę ruszyć. Okej, no... Ten problem ma małe problemy z ruszaniem, ale za chwilę to ogarniemy. No i dobra, mamy nasz komiks, także zobaczmy, czy będzie można go w ogóle teraz schować. Bierzemy go sobie tutaj, place in inventory. Okej, rzeczywiście to działa i teraz sobie możemy zwinąć ten plecak. I zastanawiam się, czy jeżeli ja się na przykład wywalę, to czy automatycznie ten komiks będzie wtedy oddany i czy muszę jakoś to, wiecie, nie wiem, dojechać na sam koniec i dopiero wtedy go oddać? Nie wiem jak to tutaj pomyśleli. No na razie mam jeden z 20 pięciu, więc patrząc na to, że to jest tak, tak długo zajmuje, no to pewnie zrobię tak, że zrobię tego jednego rana. Później poszukam kogoś, kto może już ma odblokowanego właśnie ten, ma odblokowany ten kamper, żeby go pokazać. No i na razie przejechałem 5000 metrów i do tej pory znalazłem jeden komiks, więc wygląda na to, że jest to troszeczkę trudniejsze zadanie niż zakładałem na samym początku. Chyba, że gdzieś może tutaj będzie zaraz kolejny, okej, mamy kolejny wrak samochodu. A, i tutaj gościu strzela? Wydawało mi się, że on jak już to był jakby przed mostem, ale może jakoś to zmienili, może to też jest jakoś losowo generowane i zastanawiam się, czy w tym mini patchu, no bo w sumie tak to można nazwać, nie? Jeżeli dostaliśmy nowy samochód, to rzeczywiście ta taka wieża ciśnień, nie wiem czy to się tak nazywa, no ten zbiornik z wodą, który tam był, to czy rzeczywiście zostało to dodane w tym patchu, czy raczej w poprzednim, ale po prostu do tej pory nie udało się tego znaleźć, no zobaczymy, na razie jadę, już wydaje mi się, że będę po prostu zaraz szukał osoby, która ma odblokowanego tego vana, nie wiem czy w ogóle takie osoby są, czy nie,
żeby go zaprezentować, żeby go pokazać, no bo jednak fajnie by było to zrobić, a no ja pewnie sobie, wiecie, jak będę grał, to będę powoli zdobywał te komiksy i miejmy nadzieję, że w końcu będzie ten moment, w którym będę mógł zaprezentować właśnie wow, tego Vana, jaki ja go posiadam, a nie ktoś inny. I wiem, że to słabo widać, ale właśnie udało mi się zdobyć drugi komiks, plus mamy jedzenie, mamy nową chłodnicę, a z tamtą już był mały problem, no bo jednak przyjechałem 6000 metrów. Mam tutaj także katanę, która trochę mi pomaga z tym wszystkim. Dobra, zjemy sobie i muszę się rozejrzeć, czy nie ma tutaj jakiegoś kolejnego komiksu, czy tylko jest ten jeden. Okej, tutaj mamy... O, i właśnie, ja nie wiem, czy w tej chłodnicy, którą mamy tutaj... Dobra, jest woda, całe szczęście. I poczekałem jeszcze, aż zrobi się jasno i okazało się, że w tym budynku jeszcze były dwa komiksy, czyli razem mam cztery. Mam nawet dwie broni, które udało mi się znaleźć, także powiedzmy, że idzie to naprawdę całkiem sprawnie. Fajnie, że już zdobyłem tego tyle, bo spodziewałem się, że będzie to większy problem. No i teraz tak naprawdę wystarczy, że zatrzymam się na tym punkcie, gdzie jest ile? 17 tysięcy? 18, 19 tysięcy, wiecie, albo nie, to jest 15 tysięcy, tam gdzie można sobie uzupełnić wszelkie zapasy. I tak naprawdę mógłbym jechać już na sam koniec, ale no nasz cel jest inny, nie dojechać na sam koniec, bo ostatnio to zrobiliśmy razem z Admirosem i Hogatym. Jeżeli tego nie widzieliście, to polecam, bo pobiliśmy rekord i przejechaliśmy 25 tysięcy metrów. No tylko nasz cel jest troszeczkę inny. Właśnie, czy ja mogę na przykład tutaj się zatrzymać? Oj, spokojnie samochodziku. Czy na przykład w tym miejscu może pojawić się ten komiks, czy to raczej muszą być... O, jako znowu tu jest Michael Jackson, okej. No nie, tutaj widocznie nic nie ma, także jedziemy dalej. No i znalazłem kolejne cztery komiksy, tylko zastanawiam się... O, czyli mogę tylko cztery przedmioty mieć przy sobie? Ej, to jest bez sensu totalnie. Tylko, że co ja teraz w takiej sytuacji mam zrobić, jeżeli mam mnóstwo tych komiksów? Tutaj mamy chyba checkpoint 7000, no ale zobaczcie, te komiksy lecą, leżą sobie, przepraszam. I wezmę teraz, zrobię coś bardzo dziwnego i chcę zobaczyć, czy to po prostu działa. Czy tylko te komiksy, które mam rzeczywiście w plecaku, będę mógł przetransportować, czy te, które zostaną przytwierdzone do mojego samochodu. No i czas na chwilę prawdy, jeszcze wziąłem jeden komiks w rękę, żeby zobaczyć, czy będę mógł oddać 4 komiksy, czy 5 komiksów, a może żadnego nie będę mógł oddać. Musimy powrócić do menu i w sumie też... O, no zombie guy, tak, zostałem przez niego zaatakowany i nie tul się do zombiaków. No ale jeżeli chcę to robić i chcę po prostu jak najszybciej to zrobić i wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest po prostu tankowanie początkowego samochodu. Okej, wróćmy sobie do lobby i po prostu jechanie bez jedzenia, bez niczego, bo i tak zbieramy parę komiksów, wywalamy się, zbieramy parę komiksów, wywalamy się i tak po prostu do momentu, aż nie uda nam się tego zrobić. Free, okej, i teraz mam z tobą porozmawiać. Cztery komiksy i potrzebuję jeszcze 21, czyli no tylko, okej, no to jeszcze trzeba będzie troszeczkę pograć. No i lecimy z kolejnymi komiksami, tutaj jak widzicie 3 udało mi się zebrać i teraz sobie je spakujemy, idziemy załatwić się o zombiaka i to jest ostatnie komiksy, których potrzebuję. Tak, siedziałem tutaj ponad godzinę, żeby odblokować właśnie ten camper, także mam nadzieję, że jeżeli jeszcze się zastanawialiście, czy warto zostawić tą łapkę w górę, to zrobiliście to teraz, bo naprawdę już tutaj po prostu przysypiałem, ale no znalazłem ten sposób na szybkie ogarnienie tych komiksów, czyli tylko tankowałem samochód, wziąłem silnik, chłodnicę, opony i po prostu ruszyłem, bez żadnych drzwi, bez niczego i bardzo szybko po prostu można było sobie to ogarnąć, chociaż i tak wiecie, to RNG, na jednej lokacji znalazłem 4 komiksy, a na paru tam nic kompletnie nie znalazłem, ale teraz, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, będę miał odblokowanego właśnie tego kampera i przetestujemy go sobie, nie wiem, pojedziemy na taki, wiecie, szybki testowy tutaj jest, dobra, mam to, szybką testową wycieczkę i zarąbi się. Teraz chyba muszę sobie kliknąć garaż i wybrać go, yes, potężny van, dobra, w końcu się, o, nie, brzydko wygląda w tym skinie. No, bardzo brzydko. Jess, we need to cook. To jest nawiązanie chyba do Breaking Bad? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy equip. Zarobiście, także zobaczmy, jak on będzie wyglądał już w gierce. No i tak się na razie prezentuje. Trzeba oczywiście go zbudować całego. Zastanawiam się... Oj, tutaj jest mały błąd. Czekaj, pyk. Jeszcze raz spróbujemy. Dobra, tam opony trzeba będzie zaraz ogarnąć. Tutaj też widzę, że jest... A, bo to w tym miejscu. Widzicie. Nawet nie pomyślałem. Silnik wydaje mi się, że będzie musiał iść do środka. Włożymy sobie na pewno drzwi, pyk, otwieramy. Chcę zobaczyć też, ile jest miejsca w środku. I wszyscy sobie mogą usiąść. Zarąbice to jest. O, tutaj możemy sobie też zamontować. Pięknie. Można otwierać? Można otwierać, bo jakby, jak żeby inaczej.
Weźmy sobie to, zamontujmy i mówię, pojeździmy sobie chwilkę, bo też, wiecie, no długo to u mnie trwa jeszcze, przyznam się, że mamy prawie godzinę 14, a ja nie jadłem śniadania i odrobinę jestem głodny, ale mówię, ej, nagram ten odcinek, bo wyszedł ten nowy update, no i nie sądziłem, że aż tyle mi czasu zejdzie i chwila, gdzie ja mam to zamontować, bo jestem chyba, a dobra, już wiem gdzie, to muszę w środku oczywiście zamontować, czyli bierzemy sobie tu, pyk, pyk, o i pięknie, mamy dostęp w każdej chwili, teraz zatankujemy sobie i zobaczymy, jaką w ogóle prędkość tutaj będę mógł osiągnąć, bo też mnie to ciekawi, a otwórzmy, o, czekajcie, o, nie było otwarte? Teraz jest otwarte. No to dobra, rozpoczynamy naszą podróż i zatankowałem raz samochód, nie będziemy się w ogóle zatrzymywali. Chcę też zobaczyć, do jakiego, spokojnie, spokojnie, kamperze, do jakiego miejsca po prostu uda się podjechać. Ty, ale on jest szybki, normalnie 160... Ja się spodziewałem, że będzie problem, żeby on osiągnął jakąś większą prędkość, ale dobra, ja chyba z górki teraz jadę, to dlatego tak to wygląda. No ale 160 z tego co widzę to jest max, raczej do 5000 bez problemu powinno mi się udać tutaj dojechać i po drodze, jak wiecie, resetowałem parę razy, to udało mi się odnaleźć jeszcze jeden taki chyba rzadki budynek, który też nie wiem czy został dodany czy nie i jest to po prostu takie... Coś we mnie uderzyło? Okej, dziwne to było. Takie miejsce, gdzie wydobywa się ropę. Może teraz, jak będę sobie jechał, uda się to ogarnąć, ale cały czas 160. Nieważne, nie no, ja cały czas, okej, ja cały czas z górki jadę. Ale ile tu jest miejsca? Jakie to jest fajne. O, deszcz meteorytów mamy. Powiem wam, że miałem jeden deszcz meteorytów, to mi samochód normalnie przewróciło. Idealnie meteoryt po prostu uderzył w mój samochodzik. Nie no, zarąbiście się jedzie. Jednak powiem wam tak, finalnie było warto poświęcić ten czas, żeby to odblokować, bo wiecie, no, jak już któryś raz resetowałem i raz mi się tam samochód przewrócił, mówię, no nie chce mi się, mówię, dobra, jak już zacząłem, to po prostu lecimy, bo próbowałem po prostu zgadać się z kimś, żeby mi tego vana, znaczy tego kampera pokazał, ale no, nikogo nie mogłem znaleźć, więc mówię, dobra, to żeby wyszedł po prostu fajny odcinek, w którym pokazujemy to. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto te komiksy zbierać, no to tak, warto, bo dostaliśmy fajny pojazd i to widzicie, to jest za darmo, wystarczy troszeczkę sobie posiedzieć, a naprawdę jest nie, jakby porównanie niebo a ziemia, jeżeli chcielibyśmy jechać tym zwykłym takim samochodem, no to nie, lepiej się przemęczyć i odblokować sobie tego kampera, bo mega się to dobrze prowadzi. Raczej nie ma opcji, żeby na przykład ten kamper mi się przewrócił, nie? Przez to, że on jest taki po prostu ogromny. Ja nawet teraz nie, wiecie, nie zwracam uwagi na ten, na to, co się wokół mnie tutaj dzieje. O, witam mutanty i na razie mutanty. Tam wydaje mi się, że też można trzymać dużo przedmiotów, nie? I to jest całkiem spoko. Oj, 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 oj. Dobra, nie przewrócimy się. Nie ma opcji, że się teraz przewrócę. No 5000 metrów to wydaje mi się, że to jest lada moment i będzie można to zrobić, ale zrobimy fajną rzecz, znaczy wydaje mi się, że to będzie fajne, że jeżeli będę widział ten most, to ja nie zwolnię. Nie, cały czas mam wciśnięty klawisz W, jedziemy i spróbujemy przejechać po prostu most za jednym razem. No raczej się to nie uda, raczej się zbaguje, ale i tak finalnie chciałem po prostu odblokować tego kampera, więc zostało 900 metrów. Teraz muszę się dobrze ustawić, bo na początku muszę z tego, co kojarzę, z prawej strony wjechać, później na lewą, mamy tą wyskocznię i tak dalej. W sumie nie wiem, dlaczego kombinuję. O, dobra, zaczynamy zwalniać, widzicie. 100. O, chciałem przy pełnej prędkości tam wjechać. Już mamy 80, no ale pod górkę jedziemy, więc można było się tego spodziewać. 60. No, 5. Oj, czekaj, nie no, paliwo mam. Na pewno mam paliwo, bo... Ty. Co jest? Nie, nie mów... Nie. Nie mówcie, proszę, że... Czekajcie, wezmę sobie tutaj, cyk... że ja odwaliłem taką rzecz, tu leaf klikniemy sobie, że zapomniałem tutaj zatkać. Nie, no było zatkane. A, już wiem jaki jest minus tego samochodu, teraz mi się przypomniało, że on bardzo, bardzo dużo paliwa pali. Więc w sumie mamy to pokazane, że rzeczywiście pożera ogromne ilości paliwa, bo 4500 metrów, ja się nie chciałem zatrzymywać, ale no widzicie, tutaj trzeba. Więc finalnie udało się go odblokować, niestety nie pojedziemy dalej, most jest gdzieś tam daleko, ale co, zostawcie łapkę w górę, widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie to już będzie z nowej aktualizacji i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało.